Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na kanale Makeup After 40. Dzisiaj porozmawiamy o błędach, jakie robimy podczas naszej rutyny pielęgnacyjnej, zarówno tej porannej, jak i tej wieczornej. Skąd mi przyszedł do głowy temat? Temat mi przyszedł, po prostu sam się przyplątał, dlatego że ja bardzo często wyjeżdżam na maratony tangowe. Jest tam mnóstwo dziewczyn w moim wieku, trochę starszych, trochę młodszych. No i właściwie to tam zauważyłam, jak mnóstwo błędów w pielęgnacji popełniają moje koleżanki. Słuchajcie, ale zanim zacznę temat, to powiem Wam, że ja się bardzo dobrze przygotowałam do dzisiejszego filmu. Obdzwoniłam 20 kobiet, które mi przyszły do głowy, w tym też moją mamę i moją siostrę, i poprosiłam, żeby każda z tych kobiet opowiedziała mi, jak przygotowuje swoją buzię do snu i jak też przygotowuje swoją buzię pod makijaż rano po wstaniu z łóżka. I słuchajcie, okazało się, że wynik tej ankiety to po prostu jest zatrważająco zły. Z tych 20 kobiet jedynie moja mama i jedna z moich koleżanek jakby tą pielęgnację robią prawidłowo, natomiast nawet u mojej siostry wychwyciłam dwa błędy. Ona powiedziała, że spokojnie mogę o tych błędach tutaj opowiedzieć, więc no dobrze, ale zanim zacznę mówić o tym, jakie błędy moja siostra popełnia, to może Wam powiem o tym błędzie, który dla mnie jest największym błędem i to jest taki właściwie nawet grzech, nie błąd pielęgnacyjny. Właśnie ten błąd zauważyłam u moich koleżanek, które tańczą tango i wyjeżdżają na maratony. To jest to, że kładą się spać w pełnym makijażu, nie zmywając buzi, nie kładąc pielęgnacji, później wstają, jedzą śniadanie, doklepują, co tam się jakby popsuło na twarzy i znowu idą tańczyć. I dopiero tak naprawdę po popołudniowej milądze, przedwieczorną, zmywają makijaż, znowu jakby robią na świeżo makijaż i idą znowu tańczyć. Nie wiem, jak wygląda ich życie normalne. Natomiast na maratonie mam kilka takich koleżanek, które postępują w ten sposób, bo szkoda im czasu na to, żeby zmyć makijaż, żeby położyć pielęgnację. Po prostu doklepią, poprawią i lecą dalej. No i teraz tak, dlaczego jest to błąd? Nie wiem, czy ja w ogóle muszę o tym mówić, ale dla mnie to jest oczywiste, że nasze ciało potrzebuje po prostu odpoczynku. Jeśli my, nie wiem, po tańczeniu, po maratonie, po jakimś wysiłku fizycznym jesteśmy zmęczeni, potrzebujemy się odświeżyć, tak? Potrzebujemy po prostu zamknąć oczy i pójść spać. Tak samo nasza skóra potrzebuje tego, żeby ją zmyć, żeby ją nawilżyć i potrzebuje tych właśnie kilku nawet godzin do tego, żeby się zregenerować. Także kobietki, to jest naprawdę mega straszny błąd. Nie róbcie tego, zmywajcie makijaże, nawilżajcie swoje twarze, będziecie po prostu lepiej wyglądać. Okej, to mamy pierwszy błąd. Kolejny błąd, o którym chcę opowiedzieć, który bardzo często się też powtarzał właśnie u moich koleżanek, to było to, że nakładają krem tylko i wyłącznie na twarz, pomijając zupełnie szyję i dekolt. Natomiast wydaje mi się, że jakby nasz wiek zdradza nie tylko skóra na twarzy, ale również na szyi i dekolt. Więc trzeba po prostu naszą pielęgnacyjną rutynę kończyć tu, czyli na dekolcie. Moja prababcia zawsze powtarzała, że dziecko, tobie buzia kończy się nie na samej buzi, tylko na dekolcie, więc ja zawsze myję, tonizuję i nakładam kremy na całą twarz, na szyję i na dekolt, bo po prostu zarówno szyja, jak i dekolt też się starzeją i też zdradzają nasz wiek, więc trzeba o te miejsca również bardzo dobrze dbać. Trzeci błąd, który zauważyłam tak naprawdę u tej części dziewczyn, które mają mało czasu rano, to jest to, że czasami po prostu pomijają całkowicie poranną pielęgnację i po wstaniu z łóżka lecą od razu, nakładają makijaż i do pracy. Słuchajcie, no tak nie można robić. Nie można robić, dlaczego? Dlatego, że nasza skóra potrzebuje również porannej pielęgnacji, poza tym wstając my jesteśmy brudni.
Moja koleżanka mówi, no jak to? Przecież robiąc pielęgnację na noc, kładę się do czystej pościeli, wstaję, jestem czysta. No nie do końca, słuchajcie. W nocy się pocimy, w nocy też cały nasz metabolizm, że tak powiem, się w nas dokonuje, czyli tak naprawdę nasza skóra też wydziela sebum, na skórze zbierają się bakterie, no trzeba to przynajmniej opłukać wodą, później przetrzeć skórę tonikiem i dopiero nakładać nasz krem. No i później makijaż, więc nie pomijajmy tego kroku naprawdę. Czwarty błąd, o którym zaraz powiem, tak naprawdę powtórzył się też u mojej siostry, która rano po wstaniu z łóżka idzie do łazienki, przemywa twarz wodą i od razu nakłada krem z pominięciem toniku. No i powiem Wam, że ona nie miała świadomości, że robi źle, dlatego że buzia jest czysta, nakłada krem, ok. Natomiast powinnyśmy jednak nałożyć tonik, dlatego że tonik wyrównuje nam pH skóry i przygotowuje naszą skórę do przyjęcia kremu. Więc nie pomijajmy toniku w naszej pielęgnacji. Piąty błąd, który odkryłam u swojej koleżanki, to jest zmywanie makijażu tonikiem. Słuchajcie, no nie robi się tak. Dlaczego? Dlatego, że tonik nie służy do demakijażu. On po prostu nam nie oczyści buzi, dlatego że nie ma w sobie środka myjącego. Ma tylko za zadanie tonizować nam buzię, więc jest to totalny błąd. Kolejny błąd, który też odkryłam u mojej koleżanki tangowej, to jest traktowanie mleczka jako kremu. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Ona po prostu zmywając makijaż mleczkiem, stwierdzała, że ponieważ ma tłustą cerę, to tak naprawdę krem już jej nie jest do niczego potrzebny i po demakijażu mleczkiem po prostu traktowała, że to jest cała pielęgnacja i szła spać. No słuchajcie, mimo że mamy tłuste cery, tej cerze też się należy wspomaganie, należy się dobry krem, należy się tonizowanie, więc nie zapominajmy o tym i nie traktujmy mleczka jako pielęgnacji. Mleczko służy do demakijażu, nie do pielęgnacji. Kolejny błąd to jest brak kremu pod oko, czyli tak jakby stosowanie kremu, który jest kremem na przykład na dzień, na całą buzię, bez pomijania okolic oka. Moim zdaniem jest to błąd, dlatego że skóra pod okiem jest troszeczkę cieńsza, jest troszeczkę inna i potrzebuje jednakowoż innej pielęgnacji. Następny błąd. Stosowanie całe życie tego samego kremu. Ja mam, słuchajcie, koleżankę, która od, nie wiem, nastolatki stosuje cały czas ten sam krem Nivea. No ja twierdzę, że jest to błąd, dlatego że nasza skóra zmienia się wraz z upływem lat. I tak naprawdę czego innego potrzebowała jako nastolatka, czego innego jako dorosła kobieta, czego innego potrzebuję teraz w wieku 46 lat, a czego innego będę potrzebowała, jak będę miała 70. Także ja radzę zawsze kremy dopasowywać do rodzaju skóry, jak też również do wieku. Kolejny błąd, jaki bardzo często kobiety robią, to jest mycie twarzy mydłem, zwykłym mydłem. Ja uważam, że do tego celu służą jednak żele specjalne do mycia twarzy, ewentualnie płyny micelarne. To są produkty, które są przygotowane do tego, żeby właśnie naszą skórę myć bez podrażnień. Jako kolejny błąd chciałabym uznać zbyt ubogą pielęgnację. I co ja mam tutaj na myśli? I ja mam na myśli tutaj to, że po prostu w pewnym momencie, w pewnym wieku nasza rutyna pielęgnacyjna poranna i wieczorna przestaje nam wystarczać. Nasza skóra potrzebuje po prostu jeszcze czegoś, tak? Czyli oczywiście ja tutaj mówię o peelingach, ja tutaj mówię o maskach, ja tutaj mówię o korzystaniu z medycyny estetycznej, na przykład kwasy, na przykład, nie wiem, jakieś mezoterapie. Po prostu po 40 kobieta powinna troszkę pomyśleć o tym, żeby wzbogacić tą pielęgnację, do czego serdecznie oczywiście Was namawiam. Słuchajcie, i tutaj w tym momencie pojawił mi się szalony pomysł, ale myślę, że on jest do zrealizowania. Ja mam w Olsztynie serdeczną koleżankę, która też tańczy tango, ma na imię Małgosia, ma swój gabinet medycyny estetycznej. Małgosia jest lekarzem anestezjologiem i również jako jakby drugą specjalizację ma medycynę estetyczną i słuchajcie, tak wpadłam na pomysł, że mogłabym zrobić z nią wywiad, podpytując
o to, co chcecie wy zapytać. Także jeżeli byście chciały taki wywiad z dziewczyną, która zna się na rzeczy, która jest lekarzem, to bardzo proszę, zadajcie mi pytania w komentarzach. Ja po prostu do niej pójdę z kamerą albo zaproszę ją do siebie. Zrobimy taki mały wywiadzik, taki Q&A. Co wy na to? Piszcie w komentarzach. Słuchajcie, na ostatni błąd. Tak naprawdę zostawiłam sobie go na koniec, dlatego że on pojawił się u większości wypytywanych przeze mnie kobiet o swoją pielęgnację. I chodzi tutaj o stawianie na tej samej szali toniku i płynu micelarnego do demakijażu. Słuchajcie, szczególnie moje starsze koleżanki nie wiedziały, że istnieje różnica między tonikiem a płynem micelarnym. Myślę, że jest to kwestia reklam i po prostu niedoinformowania kobiet, że płyn micelarny tak naprawdę służy nam do demakijażu, natomiast tak naprawdę on powinien być z twarzy zmyty. Dlaczego? Już Wam pokazuję dlaczego. Mam tutaj płyn micelarny od Eveline. Nałożę go na wacik, taką większą ilość. I teraz pokażę Wam, co się stanie z tym wacikiem, jak ja zacznę dmuchać w ten wacik. Widzicie, kochani, ile jest tutaj piany? Widzicie, ile tego środka myjącego jest tutaj? Sporo, prawda? Mam wrażenie też, że od razu mój makijaż został zmyty. Przynajmniej tak czuję na ustach. To samo, słuchajcie, mam tutaj tonik. Otworzę go, co prawda, bo on jest w psikaczu, więc otworzę go i wleję na wacik. To samo postaram się zrobić z wacikiem. No tutaj nie dzieje się nic, totalnie nie dzieje się nic. Różnica między tymi dwoma produktami widoczna jest gołym okiem. Także kochani, płyn micelarny zmywamy z twarzy tak samo, jak i zmywamy z twarzy żel do demakijażu na tej samej zasadzie, później tonik i później dopiero kremik. No dobrze, moi drodzy, nadeszła chwila pożegnania, także mam nadzieję, że temat jakby wyczerpałam do końca. No przynajmniej z mojego doświadczenia i z tego, co zauważyłam u moich koleżanek, to właśnie te błędy najczęściej się powtarzały. Właściwie to nie było innych, nie wykryłam innych, że tak powiem, u nich. Najbardziej zszokowała mnie moja mama, bo myślałam, że ją złapię na tym płynie micelarnym, bo wiem, że używa. Moje koleżanki, szczególnie te starsze, myślały, że tonik i płyn micelarny to jest tak naprawdę jedno i to samo. Natomiast moja mama się nie dała na to nabrać. Okazuje się, że już 2 lata temu, jak dostała pierwszy płyn micelarny od mojej Vanessy, Vanessa ją wyedukowała, do czego służy płyn, do czego służy tonik, więc nie udało mi się. No, mam nadzieję, że pomogłam przynajmniej części z Was. I jeżeli, słuchajcie, są takie osoby, które któreś z tych grzeszków popełniały do tej pory, to napiszcie mi. Słuchajcie, nie wstydźcie się, napiszcie w komentarzu, bo naprawdę człowiek się uczy całe życie. Ja sama się uczę tego wszystkiego razem z Wami. No cóż, subskrybujcie, komentujcie, wpadajcie na kanał Makeup After 40 na Instagrama. Życzę Wam miłego dzionka i trzymajcie się.